Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat oryginalności monet i tego, co dosyć mocno się słyszy w internecie, że no, na rynku jest mnóstwo monet podrobionych, fałszywych. Ja również, mając swój na razie nieduży zbiór srebrnych monet, no, zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób autentyczność tych monet można sprawdzić w sposób wiarygodny, ale jednocześnie prosty. No pierwsze, co przyszło do głowy, no wiadomo, telefon, są aplikacje, które na podstawie dźwięku, który wydaje moneta, są w stanie ocenić, czy dana moneta jest oryginalna, czy nie. Aplikacje te działają zazwyczaj na zasadzie ustawienia, mają jakby bazę danych monet, które zawierają informacje o grubości, średnicy danej monety. No i z tego mamy informacje o częstotliwościach charakterystycznych danej monety, czyli w jaki sposób dana moneta, jaki dźwięk będzie wydawała, jak będzie drgała. Sprawa wydaje się prosta. Ściągamy aplikację, w tym przypadku tutaj użyłem aplikacji Pink Coin. Sprawa wydaje się prosta. Odpalamy aplikację, bierzemy monetę, stukamy w monetę, no i mamy zarejestrowany dźwięk. Dobra. Po prawej stronie telefon mój, który używam na co dzień, Xiaomi Redmi 4 Note. Dobra, odpalamy, tutaj mamy w aplikacji wybór monet, złote monety, potem dochodzimy do monet srebrnych. Odpalamy na początek Australian Kangaroo. Kangura bierzemy sobie. Dobrze, mamy kangura. Aplikacja już zaczyna rejestrować dźwięk. Bierzemy kangura. No, zatrzymała się, czyli coś wykryła, ale pisze start again, czyli dobra, mamy kangura, bierzemy. Ja używam do tego ołówka z gumką, ta metalowa część na końcu bardzo fajnie nadaje się do testowania. Odpalamy start again i jedziemy. I co? I nic. Nie wiem, czy tutaj to widać właściwie. Aplikacja pokazuje trzy pasma, w których moneta musi drgać. To jest częstotliwość pierwsza i często, nie wiem, czy dobrze to określam, natomiast częstotliwości rezonansowe. No i według aplikacji ta moneta, którą ja tutaj testuję, no nie jest monetą oryginalną, ale pierwsza częstotliwość pokrywa się bardzo fajnie. No, powiem szczerze, nie dawało mi to spokoju. Mówię, no coś nie gra. Dobra, weźmy inną monetę. Czyli dajemy sobie wstecz. Co tutaj mamy? Filharmonik, czyli filharmoników. Bierzemy filharmoników. No i znowu to samo. Pierwsza częstotliwość idealnie, a reszta nic. No, zacząłem się zastanawiać, że monety prawdopodobnie, no mam nadzieję, są oryginalne, natomiast coś jest nie tak ewidentnie z samą aplikacją. Prawdopodobnie algorytmy zabudowane w telefonie, algorytmy filtrujące w jakiś sposób odcinają te częstotliwości dalsze. Ja, przepraszam za niefachowe słownictwo. No dobra, no nie dało mi to spokoju. Wygrzebałem stary telefon LG, to jest LG Spirit, już wiekowy telefonik. Mówię, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że się to uruchomi w ogóle. Zobaczymy na innym telefonie, jak to będzie wyglądało. No i zróbmy ten sam test. Weźmy sobie jeszcze raz kangura. Tutaj też kangura. Odpalamy. Już widać. Nawet jak ja mówię, w jaki sposób częstotliwości na jednej i na drugiej aplikacji są pokazywane. Dobra, kangur. No. Close. Czyli coś prawdopodobnie źle złapałem. Start again. Authentic Australian Kangaroo Detect, czyli
Ten pokazuje, że jest autentyczny. No, no jak widać, tutaj mamy na wszystkich trzech częstotliwościach. Natomiast ten nowy telefonik z zaawansowanymi pewnie algorytmami polepszania nagrywanego dźwięku, no niestety nie zarejestrowałem. Teraz pytanie jest takie, powiem szczerze, nie wiem, czy da się w telefonie wyłączyć te algorytmy po to, żeby można było rzeczywiście nagrywać całe pasmo dźwięku, które nas otacza. Dobra, czyli to był Kangur. Weźmy jeszcze dla porównania amerykańskiego orła. Będzie ta sama sytuacja. Dajmy start again. Przełączmy się na... Eagle. Ingu. Dobra. Close, czyli tutaj jak widać wszystkie trzy częstotliwości się pokryły, natomiast no tutaj jest dosyć nisko na tym drugim pasku. Jeszcze raz. Jest Authentic Eagle Detect. Nie mam niestety żadnej, na szczęście, nie mam żadnej monety fałszywej, żeby pokazać, czy żeby zrobić porównanie, czy to działa, jakby to zadziałało z monetami fałszywymi. Natomiast no powiem szczerze, jestem zawiedziony samym działaniem telefonu. No i tym, że nie da się nowego telefonu zastosować do tego testowania. Testowałem to na innej aplikacji i również dokładnie ta sama sytuacja, zresztą możemy to tu, no teraz nie pokażę tego. Dokładnie ta sama sytuacja, wycina jakby, pokazuje tylko ten pierwszy pasek częstotliwości, pozostałe częstotliwości są niewidoczne. Dziękuję bardzo. Powiedzcie mi w komentarzach, czy testowaliście swoje monety za pomocą tej aplikacji, bo powiem szczerze, że ja mam bardzo duże wątpliwości co do miejsc zakupu monet. Dużo słyszy się o tym, żeby kupować monety tylko i wyłącznie od sprawdzonych dostawców, firm, nie kupować tych monet na rynku wtórnym. Ja o tym mówiłem w poprzednim filmiku, to może być problem w przypadku chęci odsprzedaży monety, jeżeli chcemy na przykład taką monetę typu koala czy kokabura odsprzedać na rynku wtórnym, no czy znajdzie się na nią po prostu klient, bo w skupie ona jest zazwyczaj traktowana jako jedna uncja srebra i ta wartość premium nie jest do niej doliczana. Także to są takie moje uwagi na dzisiaj. Powiedzcie mi, czy testowaliście swoje monety i czy mieliście problem z tymi aplikacjami. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie, zostawcie lajka. Postaram się systematycznie nagrywać kolejne filmy. Mam już kilka kolejnych wątpliwości czy prowokacji związanych z srebrnymi monetami. Także myślę, że w najbliższym czasie pojawi się kolejny materiał. Dzięki bardzo, cześć.